Możesz oglądać kanał sportowego na YouTubie. Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Dzień dobry, wracają Polacy pod lupą, nasz cotygodniowy magazyn, w którym podsumowujemy występy Polaków, które oczywiście miały głównie miejsce w weekend, ale także wydarzyły się w środku tygodnia. Dzisiaj taki też program, powiedziałbym, wprowadzający, bo dużo porozmawiamy sobie o ruchach transferowych naszych zawodników poza granicami naszego kraju. Zobaczymy, kto z Polski wyjechał, kto za granicą jest nowy, a kto po prostu gdzieś się przemieścił. Będą także łączenia. I zwykle będzie Mateusz Borek, ale jak Mateusz nie może, to zawsze może Marcin Bożencki. Dzień dobry. Marcin. Marcin, jeżeli chodzi o takie słowo wprowadzenia, takie transfery Polaków, który taki transfer najbardziej cię zaskoczył i po kim najwięcej się spodziewasz za granicą w tym nowym sezonie? Chyba troszeczkę zaskoczył mnie kierunek obrany przez Sebastiana Szymańskiego. Oczywiście finalista Ligi Konferencji Europy to nie jest bardzo mało atrakcyjny kierunek, natomiast w przypadku Szymańskiego pojawiały się ligi raczej top 4, może szeroko pojętej top 5 i troszeczkę lepsze kluby. Być może to po prostu gra agenta i troszeczkę zamydliła mi oczy, natomiast spodziewaliśmy się pewnie nieco lepszego klubu, natomiast ten Feyenoord nie jest złym wyborem, bo zresztą już same początki Sebastiana Szymońskiego w Rotterdamie pokazują, że będzie tam pewnie pierwszoplanową postacią i w lidze tak ofensywnej będzie mu relatywnie łatwo o liczby, które już robi. No tak, jeżeli chodzi o Sebastiana Szymańskiego, to na pewno postać, która, tak jak powiedziałeś, myśleliśmy o niej w kontekście tych klubów z lig top 4, top 5, natomiast na samym końcu wiemy, że to jest tylko wypożyczenie, że to jest wypożyczenie na jeden sezon, a jednak Feyenoord, myślę, jest w pewien sposób jakimś krokiem naprzód w takiej świadomości menadżerów, kibiców, a także tego, że jednak z ligi holenderskiej, z Eredivisie, tym zawodnikom ofensywnych bardzo łatwo jest trafić, czy do Bundesligi, czy do Serie A, czy też do Premier League. I tutaj taki bardzo dobry sezon w Feyenoordzie Rotterdam na pewno będzie tutaj predysponował do takiego transferu Sebastiana Szymańskiego. I Sebastian Szymański został wybrany przez nas kozakiem weekendu, bo już w debiucie z Vitesse Arnhem 65 minut, 2 asysty. Do tego wszystkiego dorzucił jeszcze 3 kluczowe podania, 75% celnych podań. I to, co cechuje Sebastiana Szymańskiego, a więc nie tylko fajna gra do przodu, ale przede wszystkim bardzo duża pracowitość, jeżeli chodzi o odbiór, jeżeli chodzi o defensywę. I tutaj znowu 3 takie próby odbioru Sebastian Szymański zanotował. Dużo o nim mówimy w kontekście takiej pozycji numer 10, ale ja myślę, że w przyszłości to spokojnie Sebastian może sobie nawet poradzić na pozycji numer 8, bo to jest zawodnik, który naprawdę w tym odbiorze, mimo takich skromnych warunków fizycznych, radzi sobie bardzo dobrze. Tak, z uwagi na te prace w defensywie na pewno byłby dobrym materiałem na 8. Oglądałem sobie ten mecz i rzeczywiście bardzo dobrze to wyglądało jak na początki. Było też kilka takich prostych strat, troszkę niechlujności, ale też kilka takich fajnych zachowań, kiedy właśnie pełnił rolę takiej ósemki, czasem wręcz głęboko, jak szóstka schodził po piłkę i często, gdy tę piłkę dostawał, to już doskonale wiedział, jak ustawieni są partnerzy w ofensywie, także błyskawicznym jednym podaniem rzucał piłkę za linię obrony i tam któryś z piłkarzy ofensywnych wychodził do podania, do tego te 2 asysty, jedna z całego fragmentu gry, druga to takie fajne, otwierające podanie do lewej strony, no więc widać, że czuje tam się dobrze i tak jak mówisz, jest to liga sprzyjająca piłkarzom ofensywnym, więc o robienie liczb raczej będzie w miarę łatwo przy jego umiejętnościach, przy jego talencie i przy jego wizji gry, no i to będzie pewnie fajna trampolina do lepszego klubu. No dobrze, bo tak mieliśmy zacząć od transferów. Ty wyskoczyłeś z Sebastianem Szymańskim. Od razu sobie przeszliśmy płynnie do tego kozaka weekendu, ale jak możemy poprosić naszą planszę z transferami, to zerkniemy sobie na takie najciekawsze. Oczywiście te plansze to nie są wszystkie transfery, bo chyba takie plansze mamy przygotowane 2, natomiast po prostu te, które wydały nam się najistotniejsze, a także najciekawsze, bo tutaj nie bierzemy pod uwagę w naszym programie tylko i wyłącznie zawodników, którzy grają w reprezentacji Polski i osiągają duże sukcesy w ligach top 5. Oczywiście Robert Lewandowski wysuwa nam się na czoło, ale poza tym wszystkim Grzegorz Krychowiak, mamy Wieteskę, mamy Bielika, mamy Kamińskiego, mamy Górala, mamy Płachetę. Na razie zostańmy przy tej planszy. Jak bierzemy sobie pod uwagę tych zawodników, no to możemy sobie zacząć od Grześka Krychowiaka. I tutaj zwrócił też uwagę Czesław Michniewicz, że to na pewno będzie
trudny czas dla Grzegorza Krychowiaka ze względu na to, że on w Al-Shabab zagra tylko 8 spotkań. Jeżeli oczywiście we wszystkich... Z miesiąc przerwy do mundialu, coś takiego. Jeżeli we wszystkich wystąpi. 15 października, jak dobrze pamiętam, liga się kończy. No i do samego mundialu naprawdę będzie miał masę czasu bez rytmu meczowego Grzegorz Krychowiak. No gdzieś musi też znaleźć ten pomysł na siebie w tym czasie pomiędzy zakończeniem sezonu a samym mundialem, no bo inaczej no to może się nawet skończyć brakiem powołania, chociaż przy poszerzonych kadrach i gdzieś też naszych problemach na środku pomocy wydaje mi się, że akurat w kadrze to się znajdzie. Na pewno nie ma co się martwić o to, czy przyjedzie ewentualnie na mundial zapuszczony, czy w formie, bo znamy podejście Krychowiaka do piłki. Natomiast może nie będzie w rytmie meczowym, a jest pewien problem, bo kiedy on był w rytmie meczowym, to i tak w reprezentacji nie zawsze wyglądał dobrze. Więc jeżeli nie będzie w rytmie meczowym, to może być tym bardziej komplikujące. No i też ciekawe, jakby poziom samej ligi odbije się na formie Grzegorza Krychowiaka, bo jakby ta jego kariera pikuje stopniowo i dosyć konsekwentnie, wybiera coraz mniej atrakcyjne kluby i coraz mniej atrakcyjne ligi. Natomiast jeszcze ten Krasnodar to było takie trzymanie pod prądem. Jeszcze ten AEK Ateny, no to była powiedzmy relatywnie poważna liga w skali europejskiej czy w skali światowej. Natomiast no, Liga Arabska, można się ewentualnie oszukiwać, że przynajmniej zresearchuje dobrze lokalnych piłkarzy i pomoże Czesławowi Michniewiczowi, a tak no, szczerze powiedziawszy nie wygląda to zbyt optymistycznie. No tak, niestety, jeżeli patrzymy na Grzegorza Krychowiaka, no to wydaje nam się, że to jest taki last call dla Grzegorza Krychowiaka na wielką imprezę. No bo jeżeli on dalej będzie grał, powiedzmy, w klubach pokroju Al-Shabab, czyli bardziej będzie już zarabiał pieniądze niż będzie mu zależało na poważnej grze w piłkę, no to wydaje się, że po tym turnieju, jeżeli na niego pojedzie, jeżeli na nim zagra, to będzie koniec Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji polskiej. Jak ty to widzisz? No chyba tak, zwłaszcza, że powoli klarują się jacyś piłkarze, którzy mogą wskoczyć w jego buty. Są oczywiście pewne problemy, bo a to Bielik miał jakieś problemy, a to Jakub Moder nie może wydobrzeć. Natomiast chyba powoli można się oswajać z myślą, że ta reprezentacja może się obejść bez Grzegorza Krychowiaka. Miewa dobre występy w ostatnich latach, natomiast znacznie więcej jest tych chyba, które troszeczkę nas rozczarowują. Też mamy wrażenie, że piłkarsko, czy też atletycznie, fizycznie powoli zaczyna na ten poziom taki międzynarodowy, wysoki nie dojeżdżać. Natomiast jak rozmawiamy o środkowych pomocnikach, to kolejnym takim problemem jest Krystian Bielik, zawodnik, który zmienił klub, został wypożyczony z Derby do Birmingham i wszystko byłoby fajnie, gdyby on niestety znowu nie był kontuzjowany. Jeżeli wróci do treningów, to będzie to za około miesiąc, wtedy wróci do treningów, jeszcze musi wrócić do odpowiedniej dyspozycji fizycznej, musi wskoczyć do składu, wywalczyć sobie to miejsce, chociaż jak bierzemy pod uwagę Ryana Woodsa, czy też młodego 18-letniego Jamesa, no raczej to miejsce w składzie w dobrej formie fizycznej powinien sobie wywalczyć. No ale tutaj tak naprawdę jeszcze potrzebuje przynajmniej półtora miesiąca do tego, żeby wskoczyć na dobry, wysoki poziom fizyczny i po prostu wyzdrowieć. No, na 138 spotkań możliwych do rozegrania w swojej karierze w Championship zagrał tylko 48 meczów. Nie ukrywam, że jestem ogólnie dużym fanem umiejętności, takiego talentu, sposobu gry, sposobu poruszania się po boisku Krystiana Bielika. Natomiast jakby coraz mocniej uświadamiam sobie, że mówimy o piłkarzu 24-letnim, który spadł z Derby Kanty. No wiem, w jakich okolicznościach oczywiście oni mieli ujemne punkty. Natomiast tak czy owak spadł z Derby Kanty do Ligue 1 i wcale nie było tak, że na rynku transferowym kluby się o niego zabijały i był jakiś wielki wyścig po podpis na kontrakcie Krystiana Bielika. Trafił do Birmingham. No, no i to zdrowie jest już tak chwiejne jego, już naprawdę... Co wraca do zdrowia, za chwilkę znowu wypada, znowu przerwa, znowu mówimy o tym, że miesiąc, półtora, czy dwa, czy kilka miesięcy musi Krystian Bielik dochodzić do siebie. Jemu chyba naprawdę życzyć możemy tylko tego, żeby chociaż te kilka miesięcy, no najlepiej oczywiście cały sezon rozegrał w dobrej formie fizycznej, bo no nie mam wątpliwości, że umiejętnościami zawsze się obroni i jeżeli będzie zdrowy, to będzie sobie radził. Natomiast też nie wiem, jak go rozpatrywać aktualnie w kontekście kadry, bo tak jak mówię, no... Notoryczne problemy zdrowotne, brak rytmu meczowego i też ta sytuacja klubowa nie jest zbyt wyśniona. Bierzemy też pod uwagę, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, kiedy jednak, tak jak powiedziałeś, był w klubie, który miał bardzo duże problemy, ujemne punkty, problemy finansowe. Mówimy tutaj oczywiście o Derby County i tak naprawdę trochę z deszczu pod rynnę, bo Birmingham jest bardzo podobnym klubem, który dopiero z tych problemów się wygrzebuje i ten sezon ma być takim sezonem przejściowym. Później ma gdzieś przejąć Birmingham takie
konsorcjum z Maxim Lopezem na czele. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na razie no to tak naprawdę też taki chyba jedyny poważny klub, który chciał zaryzykować ściągnięcie Krystiana Bielika, bo pamiętamy, ta kariera Krystiana Bielika, ona zaczynała się właśnie w Birmingham i wydawało się, że to wypożyczenie do Birmingham jeszcze z Arsenalu, ono natchnie Krystiana, że to będzie takie nowe otwarcie i będzie cały czas szedł do przodu, zmieniał kolejne kluby, z Birmingham pójdzie do kolejnego klubu, który powiedzmy walczy o utrzymanie, o awans do Premier League i tak dalej, i tak dalej. No a później pamiętamy, okazało się, że było wypożyczenie, ale do Ligue 1. No właśnie, więc to też pokazuje... I tam nawet chyba jednego meczu nie zagrał, bo od razu była ta kontuzja więzadła. To też troszkę jakby moje oczekiwania, może wyobrażenie o Krystianie Bieliku troszeczkę temperuje, bo tak jak mówię, zawsze miałem nadzieję, że to piłkarz, który jeżeli będzie zdrowy, to dość szybko miałem wrażenie, że może nawet przejdzie do Premier League. Natomiast jeżeli o piłkarza z trzeciego poziomu rozgrywkowego nie zabijają się kluby, a bierze go mimo wszystko drużyna klubu właściwie z pewnymi dużymi problemami, to też wiele mówi o jego sytuacji na rynku. No dobrze, ale jeżeli chodzi o Birmingham, mamy tam jeszcze jednego zawodnika, Przemysław Płacheta. Również to jest wypożyczenie z Norwich do Birmingham i wydaje się, że Przemek Płacheta bardzo szybko znalazł tam swoje miejsce i przede wszystkim znalazł miejsce w pierwszym składzie, bo od początku gra regularnie, no i w ostatnim spotkaniu widzieliśmy. Pojawiły się liczby. To jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o Przemka. Tak, no i na to będziemy najbardziej patrzeć w przypadku tak ofensywnego piłkarza. Jestem też ciekaw, jak na przestrzeni sezonu będzie ustawiany, na jakich pozycjach, bo mam wrażenie, że to też piłkarz, którego mógłby Czesław Michniewicz wykorzystywać. No może w ustawieniu z wahadłowymi, no to tylko no powiedzmy na jednej czy dwóch pozycjach. Natomiast generalnie mam wrażenie, że z jego dynamiką, z jego odejściem można z niego zrobić całkiem pożytecznego piłkarza dla kadry. Nawet może nie pierwszoplanowego, ale takiego, który może wejść, połatać dziury, więc fajnie jakby Przemysław Płacheta, podobnie jak Krystian Bielik w tym Birmingham, grał w miarę regularnie. Pamiętamy też, jak wyglądała jego historia, no bo nawet nie wypożyczeniu, bo on był zawodnikiem RB Lipski, tam też był sprawdzany jako prawy obrońca, też kiedy zabierał go Czesław Michniewicz, trochę niespodziewanie, bo z pierwszoligowej drużyny, mam tutaj na myśli Podbeskidzie, zabierał go na Euro U21 i wtedy Przemysław Płacheta był rozpatrywany na dwóch pozycjach, bo wiedział Czesław Michniewicz, że to będzie zabezpieczenie. Zabezpieczenie skrzydła, ale także zabezpieczenie prawej obrony, ewentualnie nawet lewej, no bo wiemy, że nie ma problemu, czy to prawa, czy lewa noga Przemysław Płacheta. No i pod takim kątem myślę, że będzie rozpatrywany wciąż przez Czesława Michniewicza, jeżeli będzie tylko grał regularnie, to będziemy mieli być może zabezpieczenie na dwóch, trzech, może nawet czterech pozycjach, więc to może być bardzo pożyteczne uzupełnienie kadry. No dobrze, to kolejni zawodnicy i tutaj dużo mówiliśmy o tych środkowych pomocnikach. Zmienia klub Jacek Góralski i to wydaje nam się taki transfer, powiedziałbym, nie, to jeszcze ta poprzednia plansza, także spokojnie panowie, trochę false start z tą grafiką, natomiast Jacek Góralski, Kaira Taumaty zmienia na Bochum. No i wydaje się, że to naprawdę duże wyzwanie dla Jacka i każdy zastanawia się, czy Jacek Góralski jest tym zawodnikiem, dla którego ta liga, czyli liga, którą ty bardzo dobrze znasz, Bundesliga, nie będzie za szybka. No chyba szansa życia przed Jackiem Góralskim stoi. Czy ta liga będzie za szybka? Gdybyśmy mieli wybrać z 18 klubów Bundesligi, jaki pasuje do Jacka Góralskiego, byłby to tylko jeden klub, właśnie VfL Bochum, bo jest to drużyna grająca na taki najbardziej siermiężny futbol, najbardziej prosty. To jest naprawdę drużyna, która skupia się na tym, żeby grać w defensywie agresywnie, przecinać akcje i od razu po przejęciu piłki oddawać ją do szybkich skrzydłowych, by ci zrobili pożytek albo indywidualną akcją, albo dośrodkowaniem. Jest generalnie taki problem, że on troszeczkę później dołączył do treningów zespołu, no bo było zgrupowanie reprezentacji Polski, potem poddał się operacji oka, więc opuścił też kilka meczów sparingowych. Natomiast od poprzedniego tygodnia już trenuje, już też trenuje z piłką, trenuje na boisku i czy będzie grał? No, podstawowym takim wyborem na pozycji numer 6 jest 36-letni Francuz Antony Losilla, naprawdę jakościowy piłkarz jak na Bochum. Natomiast 36-letni, więc pewnie też nie będzie grał cały czas, nie będzie grał bez przerwy, a poza tym Thomas Reis, szkoleniowiec Bochum, po tych sparingach, w których Góralski grał, po treningach, generalnie bardzo pochlebnie się o nim wypowiadał. Mówi, że słyszał te wszystkie legendy o Góralskim, który raczej słynie z ostrych wślizgów i bardzo agresywnej gry. Natomiast podkreślał, że taki piłkarz z premedytacją został osiągnięty, bo taki piłkarz jest im potrzebny. Że też rozważają grę na dwie szóstki w niektórych meczach tych z bardziej wymagającymi rywalami. Więc nie od razu, nie w pierwszych kolejkach, ale z czasem jestem pewien, że Góralski będzie minuty łapał. A kto wie, no może i jak będzie sobie radził dobrze, bo to raczej taki piłkarz, który żadnych wyzwań się nie boi,
przebije się można do wyjściowej jedenastki w UEFA. No by, bo na pewno Jacek Góralski byłby potrzebny reprezentacji Polski przede wszystkim, no bo tak jak mówimy tutaj, czy przy Krzykowiaku, czy przy Krystianie Bieliku mamy duże znaki zapytania, jeżeli chodzi o ich dyspozycję i przydatność do reprezentacji, głównie ze względu na zdrowie, a także przygotowanie fizyczne w przypadku Grzegorza Krychowiaka. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, który dołączył do twojej ligi, do Bundesligi, no to Kuba Kamiński. Kuba Kamiński, który dostaje praktycznie w każdym meczu szansę i wydaje się takim jednym z pierwszych rezerwowych. Oczywiście to ta możliwość wywalczenia miejsca w pierwszej jedenastce, ona nie będzie łatwa, bo tam mamy Waldschmidta, mamy także Mermusza, ale no gdzieś cały czas przebija się Kuba Kamiński. Myślę, jeden, dwa dobre spotkania i wtedy rzeczywiście gdzieś może zacząć pukać do tego, żeby zacząć grać od początku. Tak, zwłaszcza, że grał w każdym sparingu. Grał teraz, zagrał w meczu ligowym niespełna tam 30 minut, dostał szansę debiutu. Jakby w każdym, każde jego wejście na plac w barwach Wolfsburga daje pewien konkret. W sparingach miewał gole, miewał asysty drugiego stopnia. W tym meczu ligowym może było kilka nieprecyzyjnych zagrań, natomiast generalnie z pewnością był to występ, który bardziej go przybliża niż oddala do regularnej gry. On sam mówi, że musi się troszeczkę przyzwyczaić, no jak każdy piłkarz polski wjeżdżający do poważnej ligi, do intensywności, do szybkości, do tego, że nie ma się czasu na przyjęcie piłki, na rozglądanie się, tylko trzeba grać i myśleć szybko. Natomiast fajne to wejście, wszedł na lewe skrzydło, potem zagrał na prawej obronie. On też na tych dwóch pozycjach był testowany w sparingach i nowo poradził sobie dobrze. Na lewym skrzydle nawet miał niezłą taką sytuację do strzelenia gola. Fajnie chciał ją rozwiązać, ale troszeczkę zabrakło miejsca. Ma fajne wyjście na pozycję. No i ma chyba to, co jest jakby dużym ułatwieniem za granicą, jeżeli wychodzisz z polskiej ligi. Czyli ma niesamowity gaz, niesamowite przyspieszenie, dobrze czuje linię, potrafi wyjść w dobrym momencie na pozycję, więc tak jak mówisz, konkurencja jest naprawdę duża, bo kadra Wolfsburga liczy 36 piłkarzy. Oczywiście nie wszyscy oni są do gry na skrzydło, tylko część, ale tych piłkarzy zainteresowanych grą w ofensywie jest wielu. Ta kadra też zostanie troszeczkę skrócona, troszeczkę okrojona, bo Wolfsburg chce się pozbyć kilku piłkarzy, ale Kamiński na pewno będzie dostawał szansę i nie ukrywam, że liczę, że to będzie takie pozytywne odkrycie tego sezonu. No wiemy, że jeżeli chodzi o skrzydła, to Polacy akurat w Bundeslidze ostatnio dobrze sobie radzili, bo w końcu mieliśmy najlepszego wahadłowego w poprzednim sezonie w Unionie Berlina, więc no. Pawła Wszołka. Mamy pierwsze łączenie w tym programie, a więc Michał Nalepa, zawodnik, który pamiętam mówił mi chyba pół roku temu, kiedy spotkaliśmy się w Turcji. Adaś, ja pewnie wrócę niedługo gdzieś tam na zaplecze, czy ewentualnie do Super League. No i tak jak mówiłeś, tak zrobiłeś. Lubisz tę Turcję chyba. Słyszymy się, czy zmroziło Michała? No długo nie trzeba było czekać, jak widać. A, jesteś, dobra. Jestem, słyszę. No długo nie trzeba było czekać, no... Życie szybko weryfikuje, tak to powiem. Czy lubię ziemię turecką? Na pewno liga jest ciekawa i fajna do grania. Skusiło na pewno do powrotu, wiadomo, poza finansami, które no niestety do polskiej ligi się porównywać nie mogą. To skusiło to, no, że tu byłem i gdzieś już grałem w tej lidze jeden sezon. No i wiem jakby, z czym to się je. Chciałem spróbować na nowo, trafiłem do klubu, w którym są mega fajni kibice. Tutaj no każdym kroku o tych kibicach się mówi. Dało się też gdzieś odczuć na jednym czy dwóch treningach, jak przyszli i gdzieś tam pokrzyczeli. No zobaczymy, co z tego się urodzi. No dobrze, no bo tutaj mówisz o klubie. Mówimy o Sakaryasporze. Co to jest za klub i jakie macie ambicje? No bo też patrzymy sobie mniej więcej, jak rozkładała się ta druga liga w poprzednim sezonie. Też Erzurumspor walczył o awans po barażach. Ostatecznie Kubie Szumskiemu awansować się nie udało, natomiast też został na zapleczu Super League i znowu będzie walczył o awans. Jak to będzie wyglądało w twoim przypadku i w przypadku twojego klubu? No szczerze powiem, tutaj w tej lidze to każdy chce awansować. Każdy chce walczyć o awans, bo tutaj są, jak to nazwać, prezydenci, bo tak się mówi na właścicieli, prezesów klubów. Prezydenci klubów są szaleni i wielu z nich ma naprawdę duże pieniądze i chociażby jeden z klubów Eyüpspor ze Stambułu, który ściąga sobie każdego, kogo chce. Jeżeli się nie mylę, Ryan Babel do nich dołączył w tym momencie.
ale te i mniejsze kluby, które, znaczy mniejsze, teoretycznie finansowo, tutaj na przykład, gdzie ja jestem, klub ma taką, powiedzmy to, strategię, jeżeli tak to można nazwać, że nie chcą za dużo pieniędzy wydawać, nie chcą za dużo płacić piłkarzom. Postawili na trenera młodego, ambitnego, który ma no, nawet ciekawy pomysł na grę w piłkę. No i każdy gdzieś po cichu liczy na awans, przynajmniej na grę w playoffach, więc no tutaj myślę, że z 10 zespołów spokojnie po cichu na to liczy. W tym jest też nasz zespół, gdzie po cichu gdzieś mówią o tym, żeby powalczyć o playoffy, no bo tutaj jest duże parcie, mówię, przez kibiców gdzieś, zainteresowanie jest bardzo duże, dużo większe myślę niż w moim poprzednim klubie. Mnóstwo fanów, no ale zobaczymy, no wszystko weryfikuje boisko i kto ile płaci, czy coś, to nie jest ważne, bo czasami płaci się niektórym zawodnikom duże pieniądze, tym starszym, tym takim, powiedzmy, starym gwiazdom, a one niekoniecznie tam gdzieś chcą za dużo jeszcze grać, biegać. Mówię, zweryfikuję wszystko boisko. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym Giresunsporze, no to tam naprawdę szło ci bardzo dobrze, a Turcja jest raczej taką ziemią, że jeżeli raz się dobrze pokażesz, to później łatwo tam wrócić i ty też z tego skorzystałeś. W Giresunsporze wtedy, jak dobrze pamiętam, 2 gole, 7 asyst, wykonywałeś wszystkie stałe fragmenty gry, udało się awansować, była wielka feta i w ogóle wszyscy byli zaskoczeni, że ty tam nie zostałeś. Z czego to wynikało? No tak, sezon bardzo dobry, liczby właśnie też dobre, no spory udział przy praktycznie większości z zdobytych bramek. No wynikło to z tego, że klub, który długo nie był w Superlidze, poczuł trochę pieniędzy, dostali, każda drużyna przy awansie dostaje z telewizji duży zastrzyk gotówki, nam, czyli mi i trzem innym zawodnikom, którzy byli w tamtym sezonie i grali, powiedziano, że zostaniemy na przyszły sezon. Ja trenowałem cały obóz, miesiąc praktycznie, graliśmy sparingi wszystkie, tydzień przed ligą grałem sparing z Galatasaray, nie, z Fenerbahce, przepraszam, graliśmy sparing i mieliśmy mecz z Galatasaray, no i 3 dni przed dowiedziałem się, że po prostu klub nie zgłosił mnie do drużyny, do ligi i mogę sobie szukać klubu. No i tak to gdzieś w Turcji wyszło i tak to wygląda. O tak, oni tak sobie działają, że uważają, że mają pieniądze i mogą robić wszystko, co chcą i jak chcą w każdym momencie. Jeżeli chodzi o takie różnice pomiędzy miastami, pomiędzy krainami geograficznymi, w których się znajdujesz teraz, jak dobrze pamiętam, to miasto leży koło takiego fajnego jeziorka na północy Turcji. Tak, no jest tu jezioro. No nie jest to typowe jezioro jak w Polsce, już byłem tam, zobaczyłem. No tak, jest bliżej do Stambułu przede wszystkim. Jeżeli ktoś lubi Stambuł, to można pojechać zobaczyć 1,5 godziny. Aczkolwiek byłem i są ludzie, których bardziej kręci ten Stambuł, mnie niekoniecznie. No tam, gdzie byłem wcześniej, było morze przede wszystkim, dostęp do morza. To miałem na pewno i to było fajne, no bo jestem z nadmorza, to gdzieś fajnie, jakie to morze jest. Aczkolwiek tam to była taka bardziej wioska, można powiedzieć, małe miasteczko. Tutaj jest trochę więcej do życia i takie, no mówię, bliżej do Stambułu, troszkę inne życie. Aczkolwiek dalej to jest Turcja. Ja jakoś, jeżeli chodzi o sam kraj i te miasta takie, to nie przepadam za bardzo, szczerze powiem. Wiadomo, dziś Antalya i tak dalej, południe, to każdy lubi. Ale no nieważne, nie ma się podobać, trzeba grać i zarabiać pieniądze, bo to jest najważniejsze. Ale często jest tak, że jeżeli jakiś zawodnik pójdzie do Turcji i w jakiś sposób się sparzy, czy to jeżeli chodzi o taką historię, jaką ty miałeś, czy to finansowo, to później już tam nie chce wracać, a ty nie miałeś z tym problemu i od razu, kiedy pojawiła się oferta, to wróciłeś, pojechałeś znowu do Turcji. No tak, generalnie tak, aczkolwiek jak człowiek, no ja miałem fajny przykład taki, no że grałem w Polsce dość długo, tak, pojechałem do Turcji, zobaczyłem jak to jest, wróciłem znowu do Polski, posmakowałem z powrotem w Polsce jak to jest i to też w dobrym klubie, gdzie jest topowym w Polsce i finansowo i tak dalej. No i potem znowu miałem to porównanie, gdzieś też się zaczęły problemy w Jagiellonii i różne takie inne rzeczy. Koniec końców, no niestety dla Polski tutaj będzie lepiej, bo tak czy siak, czy z opóźnieniem, czy nie, ale te pieniądze dostaniesz. Ja z poprzedniego klubu jakby wszystko dostałem i po prostu tutaj trzeba się liczyć z tym, że nie dostaniesz tego w ciągu jednego roku, czy w jednym sezonie, a w dwóch, ale koniec końców i tak dostaniesz, no i wyjdziesz na tym lepiej niż u nas w Polsce, więc coś trzeba wybierać.
Jeżeli chodzi o styl gry i twoją taką też rolę w klubie, którą masz spełniać, to będziesz grał w pierwszym składzie, to będą znowu stałe fragmenty gry. Jaki pomysł ma na ciebie trener i czy ewentualnie, nie wiem, no bo mówisz, że młody trener, to tłumaczy ci to wszystko na analizach wideo czy na kapslach? Nie, tutaj nie ma mody na kapsle, to chociaż jeden plus. Analiz jest dużo, gdzieś tam wzoruje się na jakiś, chyba tak z tego wnioskuję, bo dużo Manchester City oglądamy, czyli gdzieś Pep Guardiola, gdzieś trener chce grać w piłkę, dużo schematów rozegrania piłki. Szczególnie dużo trenujemy, jak przy piłce jesteśmy, no bo tutaj gdzieś trener stawia, żebyśmy mieli tą piłkę długo i tak dalej. No mnie gdzieś... Gdzieś widzi na pozycji numer 8, aczkolwiek ostatnio w sparingach dwóch ostatnich i wczoraj jedną z Arabii Saudyjskiej z drużyną graliśmy, to grałem na pozycji numer 6. Tyle, że mówię, tutaj no jest takie dość odważne ustawienie, dość odważne granie, bo czasami to zostaje dwóch czy trzech obrońców i reszta ma gdzieś tam mieszać się, kreować i no, zobaczymy, jak to wyjdzie w lidze. Na pewno wynik wszystko będzie weryfikował i zmieniał też, tak mi się wydaje, już znając trochę piłkę. No dobrze, Michał, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i na pewno będziemy sobie śledzili jak każdego za granicą, a że mamy kilku chłopaków w Turcji, to na pewno będziemy często zerkać i jak coś się tylko wydarzy, to się odzywamy. Trzymaj się, powodzenia. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dobrze, to do czego my zmierzamy? Tutaj transfery mamy sobie obgadane. O Mateuszu Wietese to też bardzo dużo i myślę konkretnie mówił Krzysiek Marciniak w Mocy Futbolu. To też nie ma co powtarzać ze względu na to, że na pewno lepiej na tej lidze się nie znamy. Kolejna plansza z transferami Polaków i tutaj znowu wychodzi nam Turcja na pierwszy plan. Natomiast jeżeli chodzi o Mateusza Lisa, to oczywiście odejście z Altay do Southampton, gdzie będzie prawdopodobnie drugim, trzecim bramkarzem. Do tego kolejny zawodnik z Niemiec. Kuba Piotrowski odchodzi do Ludogorca. Radek Majecki w końcu zacznie regularnie grać. Gryszkiewicz odchodzi znowu do twojej ligi, do Paderborn. Przemysław Wiśniewski wczoraj zadebiutował w spotkaniu z Ascoli w Wenecji. Także też fajna historia, bo wydaje się, że Wenecja to taki klub, który lubi stawiać na młodych zawodników z zagranicy. Także myślę, Przemek Wiśniewski będzie miał sporo szans na grę. Wojtek Gola przenosi się na Węgry i także mówiłem, no to nie są najlepsze, to nie są wszystkie transfery, ale przede wszystkim ciekawe transfery. Ariel Borysiuk przenosi się do Albanii. Myślę, że z Arielem też uda nam się połączyć. Chris Jastrzębski, brat Denisa, on jest w tej chwili w Kambodży. Rozmawiałem z nim dzisiaj rano. Była szansa, że z nami się połączy, bo zawsze chcemy też odkrywać te nieznane lądy. Natomiast Chris powiedział, że jadą na jakieś spotkanie 8 godzin, tylko że ten autobus zatrzymuje się co chwilę i ostatecznie to już wyszło 12 godzin, a dodatkowo to jeszcze musi sobie kupić jakby całe zaopatrzenie, bo myślał, że jedzie na jeden mecz i nie, będą to 1-2 dni, a okazuje się, że musi sobie kupić maszynkę do golenia, majtki, skarpety, bo wyjeżdżają na tydzień i nawet go o tym nie poinformowali. Także myślę, w Kambodży dużo się dzieje i będziemy chcieli z Chrisem o tym trochę porozmawiać. Chris, paradoksalnie starszy brat Denisa Jastrzębskiego, chociaż pewnie tego nie widać. Przemysław Banaszak, który no, będzie drugim Polakiem po Bogusławie Baniaku w Uzbekistanie. Wiemy, że Bogusław Baniak tam był dyrektorem sportowym jednego z Beniaminków, ale już nazwy tego klubu nie pamiętam. No dobrze, to troszkę sobie poanalizujmy. Jeśli chodzi o Kubę Piotrowskiego, tutaj wydaje nam się, że fajny ruch. Przede wszystkim ze względu na to, że przenosi się do Ludogorca, który gra w europejskich pucharach, który w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przegrał 1-2 z Dinamem Zagrzeb. Pewnie jeszcze będzie walka o to, żeby odwrócić losy tego spotkania. Natomiast no, już ma Ludogorec pewną fazę grupową, przynajmniej Ligi Konferencji Europy. Te szanse na grę na pewno u Kuby Piotrowskiego będą. Kontrakt do 2025 roku, do czerwca, jak dobrze pamiętam. No, co tu dużo mówić? No, nie podbił niestety Niemiec. Schodzi pięterko niżej, ale schodzi do klubu z ambicjami i to fajne. Tak, chociaż jestem troszkę rozczarowany jakby może momentem transferu, tą decyzją, bo dużo teraz się o tym mówi w przypadku przyjścia Michała Karbownika do Fortuny Düsseldorf. Rzeczywiście w środku pola Fortuny jest dwóch
naprawdę dobrych, może bardzo dobrych jak na standardy ligi zawodników, czyli Sobotka i Tanaka, natomiast nie ma zmienników za bardzo i wydawało mi się, że Piotrowski będzie te minuty łapał, zwłaszcza, że kiedy przyszedł Daniel Thiun, nowy szkoleniec wiosną, to ochoczo stawiał na Piotrowskiego. Faktem na początku tego sezonu w dwóch meczach nie dał mu pograć, natomiast na przestrzeni sezonu miałem nadzieję, że troszkę tych minut Piotrowski połapie, bo i ta wiosna to był chyba jego najlepszy moment w Fortunie Düsseldorf. Miał kilka fajnych meczów, miał kilka fajnych przebłysków, takiego typowego właśnie piłkarza grającego na ósemce, który przechwytuje piłki, rusza sam z akcją, sam ją inicjuje. Czasem się to kończyło złym podaniem, czasem były złe wybory, ale generalnie sporo optymizmu wiosną płynęło w przypadku Piotrowskiego, no ale jednak zdecydował się na zejście na pięterko niżej. Też można było w niemieckich mediach wyczytać takie opinie ludzi zarządzających Fortuną Düsseldorf, że sami byli zaskoczeni tym, jak Piotrowski się palił wręcz do transferu z Fortuny Düsseldorf do Udogorca, więc widocznie jest to przemyślany wybór samego piłkarza. No już choćby przypadek, nie wiem, Jacka Góreckiego pokazał, że jak się idzie do Udogorca, to niekoniecznie jest to... Świerczok. Świerczok, zesłanie na piłkarską emeryturę i trzeba już gdzieś tam na marginesie poważnego futbolu zgnić, tylko można jeszcze potem, kto wie, może nawet do Bundesligi przez Kaira Taumaty trafić. Do tego już pojawiły się pierwsze liczby. Wystąpił w meczu ze Spartakiem Warna wygranym 5-0. Wszedł w przerwie spotkania 45 minut, asysta przy golu Igora Tiago. Do tego wszystkiego 90 minut w tym spotkaniu, o którym wspominałem, z Dinamem Zagrzeb. Także widać, że wskoczył od razu do pierwszego składu, a to też piłkarz, który myślę w Bułgarii może notować fajne liczby, bo Piotrowski oczywiście, on dużo zabezpieczał w defensywie, ale zawsze był tym zawodnikiem, który lubił wejść z drugiej ligi, podłączyć się do akcji ofensywnej, także myślę, gole będą, ale przede wszystkim sporo asyst, to jest to, na co możemy liczyć u Kuby Piotrowskiego. No tak, no zawsze miał to zacięcie do gry ofensywnej, mówię, już było to widać też w drugiej Bundeslidze, czasem brakowało troszeczkę precyzji, też druga Bundesliga jest bardzo niewdzięczna, to jest bardzo fizyczna, agresywna liga, nawet te drużyny z dołu tabeli grają bardzo, bardzo agresywnie i tak mocno idą w kontakt, więc nie było łatwo, pewnie w lidze bułgarskiej o te liczby będzie troszkę łatwiej. W końcu szansa na regularną grę dla Radosława Majeckiego, odchodzi do Belgii, do klubu, który jest klubem satelitalnym, a tak naprawdę to po prostu klubem tego samego właściciela, co AS Monaco, więc no ta gra jest praktycznie zagwarantowana, jeżeli tylko oczywiście nie będzie gdzieś grał poniżej pewnego poziomu Radek Majecki. Pierwsze spotkanie na czyste konto, to było spotkanie z Anderlechtem. W ostatnim meczu poszło trochę gorzej, natomiast też bez większych błędów, Radka. Tak, teraz to spotkanie przegrane 0-2 ze Standardem Liège bodajże. Natomiast no, ciekawa jest ta sytuacja, że jakby Stars, Brisz i Monaco współpracują ze sobą. Tam jest jakaś ta, tak jak mówisz, kooperacja związana z posiadaniem tego samego właściciela, bo w momencie transferu Majeckiego czytałem takie opinie ludzi, którzy się zajmują tą ligą belgijską, że tam był bodajże Warleson, Brazylijczyk, podstawowym bramkarzem i pisali, że spisało się fenomenalnie, że był generalnie najlepszym piłkarzem drużyny w wielu meczach, więc być może po prostu wypożyczenie Majeckiego też było z takim lekkim przekazem, że Majecki musi grać, musi łapać minuty, bo jednak w niego zainwestowano pieniądze i dobrze jakby się wypromował, albo wrócił bronić do Monaco, albo wypromował się tak, żeby troszeczkę na nim odrobić pieniędzy, no ale dla nas oczywiście ważne, że będzie grał i mamy nadzieję na jak najwięcej jej czystych kont. Wiemy też często, jak to wygląda w przypadku klubów z Ligue Top 5. Często one mają te kluby satelickie, kluby, które tak naprawdę są ich klubami. Podobnie było przecież, jeżeli chodzi o Bartka Kapustkę, który był wypożyczony z Leicester do Leuven, do drugiej ligi belgijskiej i tak naprawdę Leicester nie chciało go puścić ani do Krakowi, ani do Legii Warszawa na wypożyczenie, no bo gdzieś mieli przekonanie, że ten klub, którego oni są właścicielami, po prostu zdecydowanie lepiej wpłynie na tego zawodnika, także tutaj to nas totalnie nie zaskakuje. I jeszcze jedno pytanie do ciebie, Adrian Gryszkiewicz. To piłkarz, który przeniósł się z Górnika Zabrze do Paderborn, w którym powinien mieć fajniejszą aklimatyzację, bo mamy tam trenera z polskimi korzeniami, a więc Tomasza Kwaśnioka. Lukasza Kwaśnioka. Dobry start Paderborn, 2 zwycięstwa w 3 meczach na start ligi, porażka tylko 1-2 z Fortuną Düsseldorf. Natomiast w ligowych spotkaniach Gryszkiewicza nawet nie było w kadrze meczowej, dostał tylko kilkadziesiąt minut w spotkaniu
pucharowym. Tak, 20 chyba tam 7 minut w meczu Pucharu Niemiec. To ciężko będzie mu się przebić do wyjściowej jedenastki, bo trener Lukas Kwaśniak to jest jeden z ciekawszych młodych trenerów na rynku niemieckim. Fajnie, że mamy takiego kogoś, kto ma też korzenie polskie i tam się przebije. I Paderborn już kilka razy było w ostatnich latach w Bundeslidze, bodaj 2 czy 3 i zawsze jakby ich awans wiązał się z promocją trenera, ich awans też wiązał się z bardzo taką ofensywną, widowiskową grą i rzeczywiście Paderborn Lukasa Kwaśniaka gra bardzo fajnie, radośnie do przodu. To też spore wyzwanie dla środkowych obrońców, bo to nie jest drużyna, która się okopuje we własnej 16 i jakby ci obrońcy muszą tylko wybijać piłkę głową albo nogą, natomiast muszą wychodzić wysoko, muszą umieć presować, muszą umieć złapać na spalonego, więc to, że nie gra Gryszkiewicz, to jest na początku normalne, bo rzeczywiście nauczyć się tych mechanizmów gry Paderborn nie jest łatwo, ale no mam nadzieję, że z czasem zacznie troszeczkę minut łapać były piłkarz Górnika Zabrze. No dobrze, to zobaczmy, co się wydarzyło w ten weekend, bo te najistotniejsze, najciekawsze transfery mamy już omówione, także poprosimy, jak możemy, tę grafikę z weekendowymi sukcesami Polaków. Oczywiście jeszcze nie wszystkie ligi grają, ale i tak no już większość lig ruszyła, także troszkę tutaj tych sukcesów, tych akcentów liczbowych mamy w wykonaniu naszych zawodników. Dwa gole Kacpra Przybyłko w polskim meczu z Charlotte, gdzie strzelił także Karol Świderski, były zawodnik Radomiaka, Radom Makowski. Z drugim kolem już w tym sezonie dla Kiszwardy widziałem od poprzeczki kapitalne uderzenie Makowskiego. Tam chyba jest ustawiany, musimy się, kiedyś już próbowaliśmy się zgadać, żeby się połączyć, ale trzeba go wyciągnąć. Tam nie wiem, czy nie jest teraz nawet ustawiany jako wysunięty napastnik generalnie Rafał Makowski, bo gdzieś tak bardzo ogólnie wysoko, tak jak w Radomiaku grał, więc będziemy obserwować. No na pewno musimy w końcu z Rafałem się połączyć, bo kilka razy próbowaliśmy, nawet ty z nim, pamiętam, pisałeś, ale jakoś terminowo się nie zgrywaliśmy. Też tutaj minus tego programu, że mamy go w takich godzinach, powiedziałbym, treningowych, ale tak, zawsze z kimś połączyć się uda. Do tego wszystkiego tutaj dokładamy Bartka Pikula. Tutaj pewnie tego gola, zakładam, nie widziałeś, natomiast obserwuję Bartka na Instagramie. Bartek wrzucił to trafienie, jak taki strzał, powiedziałbym, z 25 metrów. Pamiętamy, że Opawa w zeszłym sezonie walczyła w barażach o pierwszą Ligę Czeską, ostatecznie bez awansu. Natomiast no, gdzieś jest cały czas Bartek pierwszym wyborem. Zobaczymy, czy w końcu zrobi taki też indywidualnie kroczek wyżej i spróbuje swoich szans, czy to w pierwszej Lidze Czeskiej, czy wróci może do Polski. Mamy bramkę Przemysława Płachety, dwie asysty, tak jak już mówiliśmy, Sepka Szymańskiego, Arkadiusz Reca z dwoma asystami w Pucharze Włoch, do tego asysta Przemka Frankowskiego, a także no, nasi bramkarze. Obroniony rzut karny Bartka Białkowskiego. Jak oglądaliśmy wczoraj to, jak to wyglądało, no to naprawdę świetnie uderzony rzut karny i no, gdzieś poszedł idealnie w tempo Bartek Białkowski. Tak, i rzucił najgorszy się. Tak, strzał dla bramki, znaczy wiadomo, po ziemi, najlepszy mocny, to tak, na pewno najlepszy to był stawił się samo okienko bramki od poprzeczki, ale generalnie tak jak mówisz, właśnie płaskie uderzenie, mocne przy słupku, a wyciągnął się jak struna Bartek Białkowski. Mamy także Filipa Piszczka, więc nowa postać w Japonii. Od razu z asystą zameldował nam się w nowym kraju Filip Piszczek, także też mamy nadzieję, że uda nam się połączyć. Mamy tam także Jakuba Słowika, z którym też myślę nieraz sobie tutaj pogadamy. No i do tego mamy jeszcze, ale to tak dla formalności i odnotowania z kronikarskiego obowiązku, czyste konto Łukasza Fabiańskiego. Natomiast wiemy, że po 28 minutach opuścił boisko z powodu urazu, chociaż mamy tutaj nadzieję, że nie jest to nic poważnego i pewnie za tydzień już będzie do gry. Tak, nie wiadomo chyba jeszcze dokładnie, co mu dolega, ale to wygląda na jakieś takie stłuczenie, coś raczej takiego szybko do wyleczenia. Cieszy nas także pierwszy skład Marcina Bułki. Marcin Bułka wyszedł na ostatnie spotkanie w jedenastce, natomiast no nie było to najpewniejsze spotkanie Marcina Bułki, bo on mimo, że nie miał takiego rytmu meczowego, bo grał tylko w pucharze, ewentualnie przy kontuzji Beniteza wchodził do bramki, no ale gdzieś nigdy nie było po nim widać takiego braku rytmu meczowego. Tutaj pierwsze takie błędy, myślę, w seniorskim futbolu, bo on na tyle meczów mało rozegrał, że nie było tych błędów, kiedy popełnił. Troszkę tam nonszalancja Marcina Bułkę poniosła, między innymi jedna taka akcja, kiedy wybiegł poza pole karne, został minięty, koniec końców na jego szczęście bramki z tego nie było, ale rzeczywiście nie był to najpewniejszy występ, natomiast konkurent do grania przyszedł mu taki, że
będzie ciężko. Tylko to też jest tak, że jak patrzymy na bramkarzy i pamiętam, rozmawialiśmy o tym z Grześkiem Szamoturskim, jeżeli jesteś bramkarzem, który nie boi się grać wysoko, nie boi się podejmować ryzyka, to te błędy zawsze będą bardziej widoczne i będą po prostu wydawały się większe, mimo że tak naprawdę grając tak odważnie eliminujesz ryzyko przyszłych błędów. No, podobnie było w przypadku Kamila Grabary. On tych błędów popełnia bardzo mało. On nigdy tak naprawdę przez te błędy, chociażby w Kopenhadze, jeżeli one już się zdarzały, nie stracił miejsca w podstawowym składzie, bo Kamil Grabara po prostu taki ma styl gry i trenerzy po prostu wkalkulują, że raz na sezon, dwa razy na sezon taki błąd popełnisz. Trenerzy wkalkulują, ale niestety co się poniesie viral z taką akcją, tak, no to niestety to już na konto bramkarzy. No dobrze, troszkę o MLS, bo mieliśmy, tak jak mówiłem, polskie spotkanie. Pierwsze gole Kacpra Przybyłko od 29 maja. Na pewno Chicago Fire liczyło na troszkę więcej, no bo on tam jest tym designated player. Bardzo wysoki kontrakt. Stała lepszy. Chyba tak umowa. Tak, lepszy niż miał w Filadelfii. Podpisał na 3 lata, także no wydawało to się bardzo dobrym transferem, mimo że Kacper Przybyłko szukał też klubu w Europie, chciał się przypomnieć w Europie, szukał czegoś w Niemczech, ostatecznie został w Ameryce, gdzie miał bardzo dobrą prasę. Piąty dopiero gol w tym sezonie, natomiast no, bardzo ładne trafienia, jeden po asyście Shakiriego i przede wszystkim to, co istotne, gole dające zwycięstwo. No tak, serwis ma bardzo dobry, jak sam zwróciłeś uwagę na Shakiriego, to nic tylko czekać na podanie od takiego piłkarza. Dobrze, że się przełamał, raz też, tak jak mówisz, jedno podoba mi się, w sumie to nie była jakaś mega trudna bramka do zdobycia, ta z bliskiej odległości, taka dobitka lewą nogą, ale trzeba było być czujny, więc dobrze, jakby się przełamał, bo raczej kojarzyliśmy go z zawodnikiem, który no regularnie, w sumie bardzo regularnie dawał liczbę. On był w sumie w Filadelfii. 12 goli, jak pamiętam, w poprzednim sezonie. To był tak, generalnie raczej synonim regularności i gwarant liczby. I do tego więc jeszcze mówię 12 w MLS-ie, a jeszcze 5 dorzucił w tej amerykańskiej Lidze Mistrzów. Więc fajnie, jakby ten udany mecz z Charlotte rozwiązał worek bramek. No ale strzelił też inny Polak, tak jak już wspomnieliśmy. 7 gol w tym sezonie Karola Świderskiego. 2 asysty do tego wszystkiego dorzuca Karol Świderski w tym sezonie. No jak spojrzymy sobie na tę bramkę, nie wiem czy widziałeś, no to bramka mocno przypadkowa, poodbijała się piłka, ale ostatecznie tej piłki jako ostatni dotknął Karol Świderski, ale wiemy też jaki styl gry ma Karol Świderski. No on jest tym napastnikiem pola karnego i potrafi tam się odnaleźć. I nieistotne jaką częścią ciała, ale żeby tę piłkę tylko wepchnąć, chociaż też w tym sezonie strzelał między innymi po rzutach wolnych. Tak, były też gole ładne, natomiast jednak napastnik pola karnego, który raczej w jego przypadku nie można deprecjonować goli, jeżeli jest nawet gol wciśnięty nogą, głową, jakąkolwiek częścią ciała, bo tak jest po prostu często jego styl. I chyba nawet, tak jak mówiłeś o Kacprze Przybyłku, który szukał gdzieś zatrudnienia za granicą, powrotu do Europy, może jeszcze jakieś przypomnienia się selekcjonerowi poprzez grę w Europie, tak pewnie Karol Świderski jest tego znacznie bliżej, jak pokazuje przypadek Adama Buksy. Skuteczność, strzelanie goli za oceanem może przynieść naprawdę fajny transfer do Europy. Dobrze, mamy jedną informację dla naszych widzów, między innymi dla Mateusza Borka, który prawdopodobnie gdzieś tam nas ogląda na telefonie, a że Mateusz za bardzo sobie nie radzi z technikaliami, to musimy mu to wszystko przybliżyć. Jest taka aplikacja Empik Go i jeżeli ją ściągniemy, to tam mamy wszystkie nasze programy przez 30 dni za darmo z kodem. A, to kod od Michała Pola, czyli Dymy! Tak mówi zawsze Michał Pol, także wpisujecie Dymy i 30 dni za darmo Empik Go, wszystkie nasze programy w formie podcastu. Także jeżeli chcecie nas posłuchać biegając, to myślę, że spokojnie można. I co, przechodzimy sobie do raportu naszych kadrowiczów. Zobaczymy, jak radzili sobie nasi bramkarze, jak radzili sobie nasi obrońcy, pomocnicy, napastnicy. Tutaj oczywiście nie wszyscy jeszcze grali. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnym programie, kiedy już wszystkie ligi ruszą. Bartek Drągowski. No, cały czas czekamy, aby zmienił klub.
Prawdopodobnie będzie to Specja, chociaż już nam się wydawało, że będzie to Espanyol, także no tutaj niczego nie przesądzamy, ale na pewno we Fiorentinie to tutaj już Bartek nie pogra. Cały czas kontuzjowany Kamil Grabara już po operacji, wydaje się, że jakieś 3 tygodnie i powinien wrócić do bramki Kopenhagi. Łukasz Skorupski gra dzisiaj z Koszęcą, do tego wszystkiego Wojtek Szczęsny, który no cały czas przygotowuje się do sezonu. Obrońcy. Ależ tutaj mamy długą listę. Jan Bednarek 90 minut, Bereszyński 89, Matej Kasz 90 minut z Bournemouth, Kamil Glik gra dzisiaj z Genoą, Robert Gumny 9 minut z Freiburgiem. Jakie szanse na grę w tym sezonie? Po takim meczu, jaki zobaczyliśmy, to wykonanie Augsburga, to może będzie się skłaniał ku rotacji nowy trener Enrico Masem, bo na razie Gumny zaczyna na ławce i miejsce na wahadle zajmuje doświadczony Daniel Caligiuri, ale też pamiętam, jak w poprzednim sezonie, bo Gumny grywał i na wahadłach, i jako półprawy stoper, więc pewnie troszkę minut złapie. Helik, kolejny zawodnik, który pewnie zmieni klub, chociaż chyba wydaje się, że coraz dalej jest od Lecha Poznań. Marcin Kamiński 90 minut i boli. Boli ten wynik Marcina Bożenskiego. Tomasz Kędziora gra jutro. Jakub Kiwior 90 minut z Como, chociaż wydaje się, że pod wodzą nowego trenera Specja dalej będzie chciała wystawiać Kubę Kiwiora w środku pomocy. Z jednej strony dobra informacja dla Czesława Michniewicza, jeżeli będzie taka sytuacja, że no będziemy mieli w środku problem z Krychowiakiem czy też z Bielikiem. Natomiast no jednak widział go w trójce obrońców Czesław Michniewicz, więc zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Delikatny uraz Tymoteusza Puchacza, Arkadiusz Reca 26 minut i 2 asysty, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. Sebastian Walukiewicz też minimalny uraz, Mateusz Wieteska 90 minut z PSG. No, trudny debiut, ale myślę, że później będzie tylko z górki. Nikola Zalewski jeszcze czeka na sezon, który startuje za tydzień. I w pomocy, no to wygląda tak, że Krystian Bielik, tak jak wspomnieliśmy, cały czas się leczy. Frankowski 75 minut, na razie uraz Góralskiego, Kamil Jóźwiak na ławce rezerwowych, Kuba Kamiński 24 minuty, podobnie jak Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak. Tutaj cały czas trwa okres przygotowawczy, ale wiemy, że była ta czerwona kartka między innymi w sparingu, chociaż to dało impuls zespołowi, bo tamtego Banega momentu dwa gole, tak jest. W ogóle szczerze mówiąc, to połączenie Krychowiaka i Banegi, oczywiście no jeden nosi już oglądaliśmy, drugi gra. Tak, oglądaliśmy, ale raz takie połączenie, no tak, w Sevilla. Tak, ale tak na poziomie technicznym ciekawe. Linette 14 minut. Zobaczymy, czy ostatecznie zostanie w Torino. Konrad Michalak dzisiaj będzie grał z Ankara Guciu. Przemysław Płacheta, gol z Huddersfield. Damian Szymański, on też na razie czeka na start sezonu. Sebastian Szymański, 2 gole. Piotr Sieliński również startuje za tydzień. I Szymon Żurkowski nie był brany pod uwagę w tym meczu Puchar Włoch. Adam Buksa, no tutaj kolejny raz kontuzjowany zawodnik, który wróci pewnie jakoś we wrześniu, natomiast zobaczymy, czy tak łatwo wywalczy sobie miejsce w składzie, bo Luis Openda, który grał w Witezę, 19 goli, 3 asysty w ostatnim sezonie, tak, także no, generalnie łatwo nie będzie i też jeszcze Polakom strzelił, bo grał chyba w końcówce tego meczu przegranego z Belgią, ale wszedł i gola strzelił. Robert Lewandowski, tutaj wyjątkowo wpisaliśmy, mimo że to tylko sparing, gol, 2 asysty z UNAM. Pamiętamy, to UNAM wyeliminowało między innymi New England Revolution Adama Buksy po takim szalonym meczu w amerykańskiej Lidze Mistrzów. Arkadiusz Milik 61 minut, Karol Świderski z golem i 90 minut Chicago Fire. Krzysztof Piątek poza składem. I jak będzie wyglądała historia Krzysztofa Piątka w tym sezonie? Prawdopodobnie będzie dosyć krótkie, że mówimy o tym rozdziale berlińskim, bo nie był w kadrze na mecz z Unionem Berlin, zagrał w Pucharze Niemiec, gdzie Hertha miała i tak problemy i odpadła w pierwszej rundzie. Chcą go po prostu jak najszybciej sprzedać. Jeszcze się nie trafił chętny, mówiło się o Salernitanie, o Borussii Dortmund, ale tego tematu już nie ma, bo biorą Antonego Modesta z FC Köln. No, chcą go zrzucić z budżetu płacowego jak najszybciej, odzyskać choć część wydanej kwoty i to po prostu tyle. Jeszcze można słówko o Miliku, bo on zszedł w 61 chyba minucie. Mm-hmm. Jego miejsce zajął Luis Suarez, nie ten Luis Suarez, tylko Luis Suarez z Granet, który strzelił 2 gole, w tym jednego po asyście
Cedrika Bakambu, więc innego napastnika, więc tam ta rywalizacja o miejsce wśród napastników na placu jest zacięta. No ale po Bakambu na pewno dużo więcej się spodziewali w Marsylii, także tutaj akurat Bakambu raczej bym się nie obawiał. Jeszcze jedna informacja, bo pamiętasz, pewnie niejednokrotnie łączyliśmy się tutaj z Maxem Strikiem. Kapitalny ostatni sezon w Livingston, natomiast... No chyba stracił miejsce w składzie, tak? Wiesz co, stracił miejsce w składzie, bo on chce odejść. Aha. I też go pytałem, jak wygląda ta sytuacja, bo pamiętam, jak tutaj się łączyliśmy, no to mówi, chciałbym do Championship. Kiedyś tam myślał o Rosji, no wiadomo, mhm. później inaczej się historia na świecie potoczyła. No i tak, Livingston na początku chciało za niego jakieś chore pieniądze. Ostatecznie menadżer dogadał się z Livingston i odejdzie za darmo. Tylko teraz niestety Livingston tak przeciągało te wszystkie negocjacje pomiędzy nimi a menadżerem, że no gdzieś menadżer miał kilka kontaktów z różnymi klubami, ale te tematy poupadały, bo po prostu na start sezonu kluby chciały mieć bramkarza. I w tym momencie trochę Max Stryjek jest w takiej patowej sytuacji, bo po prostu szuka klubu, natomiast odejść może za darmo. No, to na pewno duży plus, więc jeżeli Lech Poznań chce... To myślę idealny moment, żeby jakiegoś solidnego bramkarza w końcu ściągnąć, chociaż wiemy, że takich solidnych bramkarzy Lech Poznań ściągać ostatnio nie lubi. Tak, bo ten okres szkocki wykonań Strika bardzo udany po latach przebijania się przez niższe i to naprawdę bardzo niskie. No już się wydawało, że zakończy karierę, on sam o tym mówi. Tak, już miał chyba dość kopania się po tych niskich ligach, to odbudował się w Szkocji, więc na pewno fajny kąsek dla kogoś. Tak, sobie. Trzymamy kciuki. Jutro zapraszamy także na Bundestag, tam na pewno 14. więcej na temat Polaków w lidze niemieckiej. Zobaczymy, z kim uda wam się połączyć w tym tygodniu. Marcin Bożenski, dziękuję. Bardzo chciałem powiedzieć, że Mateusz Borek będzie z nami pewnie tutaj w miejscu Marcina za tydzień. Adam Sławiński, dziękujemy za ten wprowadzający odcinek Polaków pod lupą i za tydzień co? Już prawie wszystkie ligi będą grały, także na pewno więcej o weekendowych występach, a także kolejne jakieś ciekawe łączenia. Myślę, że Chris Jastrzębski z Kambodży, jeżeli już uda mu się dotrzeć na to spotkanie. W sumie jak w ogóle uda się połączyć technologicznie, jak internet? Jak nie, z internetem tak? Chyba nie ma problemu, bo okay. Pisaliśmy tam nawet coś, myślałem, żeby na WhatsAppie chwilę pogadać. Także nie, z internetem nie ma problemu, ale na pewno duży bałagan, więc kilka ciekawych historii. Jeszcze będzie w autokarze jechał tym. Tak, będą wracać teraz. Jesteśmy 712 godzinę. Dziękujemy bardzo, dobrego dnia życzymy i za chwilę Football Bloody Hell. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.